Horror, którego akcja rozgrywa się w hotelu, opowiadający historię małżeństwa z dzieckiem. Normalny człowiek, słysząc taki opis, myśli lśnienie. Ja myślę, manos, ręce przeznaczenia. Niestety. Sprzedawca nawozów, Harold P. Warren, rzucił rękawice Edowi Woodowi i przez wielu uważany jest za zwycięzcę pojedynku o mianotwórcy najgorszego filmu świata. Uprzedzając fakty, sam skłaniałbym się ku takiemu właśnie werdyktowi. Przede wszystkim, Warren nie spłodził manosa z czystej pasji, a po to, by wygrać zakład ze znajomym scenarzystą. Choćby dlatego, spoglądam na tę dużo mniej przychylnym okiem. W pozytywnym odbiorze nie pomaga również kontrowersyjne zakończenie, które niespodziewanie zmienia nieszkodliwego gniota w upośledzonego kuzyna serbskiego filmu. Wiem, często to powtarzam, ale tym razem mówię z pełnym przekonaniem. Dokopaliśmy się do absolutnego dna światowej kinematografii. Cóż, numer odcinka zobowiązuje. Harold P. Warren założył się z laureatem Oscara Stirlingiem Silifantem, że zdoła nakręcić odnoszący sukcesy horror przy budżecie ograniczonym do 20 tysięcy dolarów. I technicznie rzecz biorąc, zadanie wykonał, choć trzeba tu przyjąć bardzo luźne definicje słowa horror oraz sukces. Dla mnie dużym osiągnięciem było przebrnięcie przez pierwszych 10 minut filmu. No da. Nic się nie dzieje. Nie? No serio, nic. Michael, grany przez samego Warrena, jego żona Margaret i córka Debbie, błądzą po teksańskich bezdrożach w poszukiwaniu hotelu. Zajmuje im to bite 10 minut, ale sam fakt prowadzących donikąd dłużyzn nie jest najgorszy. Największy koszmar stanowi oprawa muzyczna, czyli kilka powtarzających się, zapętlonych motywów, z których ciężko wybrać jeden najbardziej irytujący. Aby nieco urozmaicić akcję, dodano pozbawione większego znaczenia sceny z udziałem całkowicie bezużytecznych policjantów. All right, mister. I see you have a taillight problem. No excuse. Running late, first vacation, kid getting tired. That's too bad. So can't you give us a break, officer? Well, all right, all right. Come on now, no wisecracks. Just go on home. Okay. Get going, get going. Rodzina dociera wreszcie do podejrzanie wyglądającego domostwa na pustkowiu, którego gospodarzem jest niekwestionowana gwiazda całego filmu, mężczyzna imieniem Torgo. Koncepcja tej postaci ulegała ciągłym zmianom. Początkowo miał to być satyr, później garbus w typie Igora, ostatecznie został jedynym w swoim rodzaju, niepodlegającym żadnym klasyfikacjom, Torgo. Dziwak zgadza się ugościć wędrowców, choć bredzi coś o tym, że mistrz nie byłby zadowolony z obecności dziecka i psa. Jednocześnie konkurs na najbardziej irytujący motyw muzyczny uważam za rozstrzygnięty. Wnętrze hostelu urządzone jest ze smakiem i podziwu godną konsekwencją. Właściciele postawili na motyw rąk. Osobliwy fetysz, ale przynajmniej tytuł horroru nabiera sensu. W dosłownym tłumaczeniu brzmi bowiem ręce, ręce przeznaczenia. Obraz tajemniczego mistrza czyni pomieszczenie dodatkowo przytulnym, aż chce się spędzić tam noc. Jakby tego było mało, okolica też wydaje się przyjazna, pomijając przeraźliwe wycie niezidentyfikowanych stworzeń, skutkujące ucieczką psa. Pudelek zostaje odnaleziony martwy, więc bohaterowie zmieniają zdanie, jednak nie chcą nocować w tym miejscu. Mike próbuje odpalić samochód, a my jesteśmy świadkami wyjątkowo niezręcznej wymiany zdań między Torgo a Margaret. Don't you ever try that again you Bezbłędne są te spóźnione reakcje kobiety. W ogóle dialogi wypadają strasznie nienaturalnie. Aktorzy spokojnie czekają, aż partner dokończy swoją kwestię i dopiero po pewnym czasie udzielają odpowiedzi. Wygląda to jak rozmowy z NPC-ami w łapiących lagi grach komputerowych. By the gods. Yes. See you. Good day. Niestety, Michael nie jest w stanie uruchomić samochodu, zatem, rodzina, nie mając innego wyjścia, musi zostać w hotelu. To nie koniec serii niefortunnych zdarzeń. Chwilę później rodzice roku orientują się, że ich dziecko gdzieś zginęło. Rozpoczynają poszukiwania, polegające na staniu pod drzwiami budynku i świeceniu latarku. Na moje oko to oni dzieciaka za bardzo znaleźć nie chcą. I wcale im się nie dziwię, każdy miałby dość córki, która mówi w ten sposób. Nieznośne, niezrozumiałe mamrotanie, podobnie jak wszystkie pozostałe kwestie, zostało nagrane w postprodukcji. Podobno dziewczynka grająca Debbie rozpłakała się, słysząc, jaki głos jej dobrano. Nie dziwota, mi też chce się płakać. Ostatecznie Debi sama się znajduje, a towarzyszy jej doberman, identyczny jak na niepokojącym obrazie przedstawiającym mistrza. Dziecko zaprowadza rodziców do miejsca, w którym spotkało psa, od zwykłe mauzoleum w szczerym polu. Ogień płonie, dziwacznie ubrany facet leży z zamkniętymi oczami na ołtarzu, a do stojących naokoło kolumn przywiązane są kobiety w powłóczystych szatach. Nasi bohaterowie reagują na ten widok zaskakująco spokojnie, uznając być może, że teatr Grotowskiego znów ruszył w trasę. Niedługo potem Kryptę odwiedza Torgo i mówi śpiącemu facetowi, który okazuje się być osławionym mistrzem, że wkrótce pojmie Margaret za żonę. A skoro już jesteśmy przy bezsensownych scenach, czas na kolejny występ bezużytecznych policjantów. No smart stuff. We ain't Just get. Obejrzałbym spin-off poświęcony równie skutecznym i zaangażowanym stróżom prawa. Odnoszę wrażenie, że ich obecność ma działać na widza pokrzepiająco. Na zasadzie, jeśli czujesz się czasem nikomu niepotrzebny, to pomyśl, że mógłbyś być policjantem w Manosie. Od razu mi lepiej. Mistrz budzi się do życia. Za pomocą czarów albo modlitw do tytułowego Boga Manosa mężczyzna budzi również swoje żony. I chwilę później chyba żałuje tej decyzji. Akcja z gadatliwymi żonami żywcem wyjęta z klasycznego amerykańskiego sitcomu. Taki dług bandich dla poligamistów. Na szczęście każdy związek oprócz minusów ma też plusy. Kobiety kłócą się co zrobić z Debi, zabić czy oszczędzić, co doprowadza do potężnej kłótni, wybuchu agresji, a nawet niekontrolowanej bijatyki. Mistrz widział już setki damskich zapasów, więc nie jest szczególnie podekscytowany i opuszcza towarzystwo, by odwiedzić Torgo. Koślawy pomagier wpada w nielada kłopoty. Mistrz podczas snu słyszał wszystkie jego słowa i jest bardzo niezadowolony. Z jakiegoś powodu Torgo nie może mieć żony, w sumie słusznie, nawet nie powinien, i za sam pomysł poślubienia Margaret musi zapłacić życiem. Powiedzmy sobie szczerze: egzekucja przeprowadzana jest dość nieudolnie. Grupka kobiet okłada skazańca rękoma. No, ręki uciąć sobie nie dam, ale wątpię, by można było w ten sposób kogoś zabić. W ogóle, bohaterowie tego filmu lubią sobie przywalić solidnego plaskacza. Die. Następnie mistrz podpala nieszczęśnikowi dłoń. Okej, okay, robicie widoczne postępy, jednak nadal do uśmiercenia delikwenta daleka droga. Torgo ucieka z krzykiem i niestety więcej go nie zobaczymy. Był to celowy zabieg pana Warrena, umożliwiający zawiązanie akcji ewentualnego sequela. Doceniam zapobiegawczość i podziwiam optymizm. Zresztą nieważne. Wracamy do najciekawszego wątku Manosa, czyli perypetii policjantów. Co zrobią tym razem? Czyżby nic? Tymczasem Mike i Margaret uciekają z hotelu, ale nie bardzo mają się gdzie ukryć. Wpadają zatem na jeden z najgłupszych pomysłów, jakie widziałem, a uwierzcie mi widziałem sporo. Oni tak na poważnie. Postanawiają wrócić do hotelu, bo tam na pewno nikt nie będzie ich szukał. Pozdrawiam serdecznie. Cóż, niespodzianka ktoś jednak był na tyle przenikliwy, by zajrzeć do budynku. I to nie byle kto a sam mistrz. Wiadomo, tylko osoba o ponadprzeciętnej inteligencji jest w stanie przewidzieć równie szokujący obrót spraw. Michael strzela do przeciwnika, tylko czy przyniesie to pożądany efekt? Końcowa scena wyjaśnia wszystko. I am Michael. I take care of the place, while the master is away. Tak jest. Teraz to Mike strzeże domostwa i zwabia zbłąkanych wędrowców w szpony manosa. Margaret zostaje żoną mistrza. Podobny los spotyka Debbie. Nie przesłyszeliście się. Wzrok też was nie myli. Warren naprawdę uznał, że uczynienie z kilkuletniej dziewczynki małżonki dorosłego faceta, a kto wie, może i seksualnej niewolnicy, będzie dobrym pomysłem na zakończenie filmu. Odporność mam raczej dużą, ale stary to już mocno pojebana akcja. Pikanterii wszystkiemu dodaje fakt, iż aktor grający mistrza był w rzeczywistości ojcem odtwórczyni roli Debbie. Warren, ty chory pojebie. Manos, ręce, które leczą, to znaczy ręce przeznaczenia, to film, który chwilowo wyleczył mnie z grzebania w kinematograficznym szrocie. Na szczęście z pomocą przyszedł Zbyszek Nowak. Teraz odrywamy ręce, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, i klaszczemy. Dłużyzny, zbędne sceny, gra aktorów na poziomie nieheblowanej deski, czerstwe dialogi. To elementy, które znamy z poprzednich odcinków, jednak tutaj doprowadzono je do ekstremum. Przy Manosie dzieła Eda Wooda czy Rogera Cormana wyglądają jak dobrze przemyślane, trzymające non-stop w napięciu superprodukcje. Tym, co definitywnie boli podczas seansu najbardziej, jest niemożebnie irytująca muzyka, której prawdopodobnie używano w Guantanamo do torturowania więźniów. O niejednoznacznym wątku pedofilskim wolę już nie wspominać. Nawet genialna rola Torgo nie ratuje sytuacji. Choć miał to być horror, przestraszyłem się tylko raz, podczas napisów końcowych. The end ze znakiem zapytania zabrzmiało niczym realna groźba kontynuacji. Daję ósemkę, z wdzięczności, że do tego nie doszło. touch a button things happen